Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale. Proszę Państwa, w pierwszych słowach, oczywiście, witam moich nowych subskrybentów. Jest niezmiernie miło Państwa powitać na kanale. Witam moich dotychczasowych subskrybentów, szczególnie tych, którzy są ze mną od samego początku. Również witam tych, którzy nie subskrybują jeszcze kanała, zasubskrybować mogą. No, Drodzy Państwo, w ciągu ostatnich 28 dni jak podaje statystyka YouTube'a, przybyło Państwa. Blisko 13 tysięcy osób. Jest mi bardzo miło, to wysoko stawia poprzeczkę. Postaram się, jak Kozakiewicz w Moskwie, przez tę poprzeczkę przeskoczyć, by spełnić państwa oczekiwania. I oczywiście państwa nie zawieść, bo to jest jakby istotne. Im wyżej poprzeczka, im dalej w las, tym więcej drzew i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, to tyleż wstępu. Na koniec, tylko chciałbym Państwu powiedzieć, że będzie drobna dygresja. Wiecie, że dygresję lubię. Będzie drobna dygresja a propos obłąkanego Jarosława Kaczyńskiego. Będzie też krótki fragment materiału nagrywanego z podpłaszcza. No, ale to będzie na koniec. Nie traktujcie tego jako clickbaita, żebyście wytrzymali ze mną do końca. Najzwyczajniej w świecie, przejdźmy najpierw do meritum. A potem e, krótko omówimy e, szaleństwo Jarosława Kaczyńskiego, czy też jego projekcje własnych, jego lęków. No dobrze. Proszę Państwa, e, przestępcy w białych, błękitnych, żółtych e, kołnierzykach z żabotami czerwonymi e, albo i, i w innych kolorach, e, bo i tacy się przecież zdarzają, e, ukrywają swoje ciemne sprawki przykład dokumenty, w miejscach trudno dostępnych bądź w miejscach, co do których nikomu nie przyjdzie do głowy, aby szukać. A nawet jeśli przyjdzie im do głowy szukać, to jest to szukanie w siana. Otóż, proszę Państwa, przestępcy przez wiele lat wykształcili przestępcy gospodarczy, nie tylko wykształcili pewien sposób mylenia służb ich tropiących, że chowali to, co schować chcą, na przykład w garażach. Modus operandi, czyli sposób działania, tutaj jest dosyć prosty. Czyli, jeżeli ktoś garażu nie posiada i nawet dobrze, żeby go nie posiadał, bo i tak tam by nic nie schował, bo by wiedział, że służby przyjdą, to szuka kogoś, kto garaż chciałby wynająć. I niekoniecznie na siebie, a poprosi kogoś, słuchaj, czy możesz w moim imieniu wynająć garaż na rok czy na dwa lata, ba, nawet zapłacić za to z góry. No cóż, wynajmującego mało to zajmuje, co w tym garażu będzie, no bo pewnie samochód, jak nazwa wskazuje, garaż e, z reguły służy do, e, do garażowania samochodów. E, I taki garaż zostaje wynajęty na przykład na rok, czy na dwa, czy na trzy lata, e, i tam e, taka osoba chowa to, co chce ukryć przed światem. E, bardzo prosty sposób, no bo jeżeli oczywiście służby, policja, którzy prowadzą jakieś dochodzenie, no mogą założyć figurantowi technikę operacyjną, pochodzić za nim trochę. Jak ogona nie zgubi, a jak ogon zgubić, to radził jakiś czas temu Cezarek, my zaraz wam powiem. No to ciężko jest namierzyć, gdzie sprawca schował to, czego szuka policja czy służba. A propos gmyza, to on opowiadał jakiś czas temu, że najlepiej zgubić ogon jeżdżąc na rowerze. I wiecie, jak to on opowiadał o tym, że jak on na rowerze by jechał, to, to by go zgubił, tego ogona. No tak, do ale słuchajcie, jeżeli są profesjonalne służby i widzą, że figurant pomyka na, na rowerze, no to co za problem wsiąść na rower i za figurantem pojeździć, sobie na rowerku, prawda? No. W obcisłych gaciach, jak to się. Jak to się co, wiem, że jest wielu z Państwa zwolenników rowerowania. Są też i przeciwnicy, którzy bardzo brzydko nazywają rowerzystów i wyśmiewają się z nich, że jeżdżą w obcisłych gaciach, mają czerwoną twarz i włączoną opcję nieśmiertelności. Bardzo nieładnie się z nich wyśmiewać. Bo rowerzyści to jest bardzo sympatyczna grupa społeczna. Która uważa, że ma prawo, i bardzo słusznie. Czasami wkurzają na drodze, no ale to jest temat na zupełnie inny materiał, może kiedyś o tym zrobię coś. Jakiś program, materiał, lietum, zbawę jak zwany. No dobrze. I tu się, proszę Państwa, okazuje, że tą metodę znaną wśród przestępców w wielokolorowych kołnierzykach, też Pan w żabocie, i to czerwonym, tak powiem sobie przytulił no, z jego doświadczeniem jako prokuratora i to regionalnego no to nieraz czytał akta właśnie jak to przestępcy może chowali to co chcieli ukryć w garażu i czytamy w mediach proszę państwa bo tutaj muszę się po, posiłkować cytatem e Możemy się dowiedzieć, że prokurator regionalny w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz, to no kim jest Jerzy Ziarkiewicz, to część z Państwa może wiedzieć, nie wiedzieć, to no taki przyboczny Zbigniewa Ziobry, bardzo szybko awansowany człowiek, który brał udział w, mówiąc mocno kolokwialnie, ukręcaniu łba w sprawie mafii vat tak, czy przestępców związanych z wyłudzaniem podatku VAT. A jednym z nich miał być brat komendanta głównego policji bądź komedianta, jak wolicie, tego człowieka od granatnika, pana Szymczyka. Jego rodzony brat był zamieszany w zorganizowaną, czyli jest zamieszany, tak, no bo to śledztwo pewnie trwa. Był zamieszany w zorganizowaną grupę przestępczą. Wszyscy z tej grupy dostali sankcję aresztową, ale nie brat Szymczyka, domyślcie się, kto sprawie łeb ukręcił. No, oczywiście e, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na Jerzego Dziarkiewicza. No, fakty są takie, że facet nie poszedł siedzieć, tylko jakąś kaucję musiał wpłacić e, i prokuratura nie chciała go trzymać w areszcie. No bo jak brat komendanta głównego policji w areszcie, mafia watowska i e, ordynarne przestępstwa. No dobrze jest prokurator regionalny w Lubinie, Jerzy Ziarkiewicz, jego rezumę już Państwo znacie, w obawie przed nadchodzącą kontrolą z Warszawy, miał rozsyłać akta spraw do swoich podległych prokurator. Prokurator tak donosi Gazeta Wyborcza. Tu wspomina, że Ziarkiewicz to zaufany człowiek Ziobry, jak wspomniałem, który przez lata miał blokować sprawy nieprzychylne politykom PiS. To też jest akurat prawda. I też tutaj Gazeta Wyborcza donosi, że po odejściu Ziobry rządu PiS atmosfera w prokuraturze regionalnej w Lublinie stała się nerwowa. Ja się wcale nie dziwię. Nieprzychylne sprawy PiS miały trafiać właśnie do prokuratury regionalnej w Lublinie, to jest fakt, gdzie blokować miał zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry. Teraz Jerzy Ziarkiewicz szybko wyciąga je z zamrażarki i rozsyła do podległych prokuratorów z poleceniem natychmiastowego wszczęcia postępowania. No, proszę państwa, ale to jest nie koniec, bo się okazuje, że kierowca, człowiek pracujący dla Ziarkiewicza, pracownik administracyjny prokuratury miał przewozić na polecenie pana Ziarkiewicza akta sprawy do garażu. I tutaj czytamy: jeden z kierowców prokuratury miał poskarżyć się, że musi służbowe auto Zostawiać na zewnątrz, bo nie mieści się w garażu. Tam mają znajdować się akta spraw, które Ziarkiewicz przez lata ściągał z różnych jednostek pod pretekstem nadzoru prokuratora regionalnego. W rzeczywistości, właśnie miały tam trafiać do tej zamrażarki. Dalej czytamy też, że z relacji kierowcy, że dokumentów miało być tak dużo, że nie mieściły się w gabinecie Ziarkiewicza, dlatego miały trafiać do garażu. Asystenci Ziarkiewicza mieli mu pomagać w przenoszeniu dokumentów. W tym Rafał Wiśniewski, były policjant Centralnego Biura Śledczego. Warto zaznaczyć, że przechowywanie akt poza gmachem prokuratury jest nielegalne. No i tutaj są wspomniane niektóre sprawy, że w garażu miały znaleźć się akta spraw dotyczących właśnie polityków PiS, które Ziarkewicz przez lata blokował. Postępowanie wobec Ryszarda Czarneckiego, brat tak Szymczyka, Łukasz Szy. Bądź S, jak kto woli. No i to jest dosyć ciekawa sprawa. Tutaj też popełniam taką małą, drobną dygresję, mianowicie mój dobry przyjaciel, który jest psychiatrą i bieg biegłym sądowym z zakresu psychiatrii, opowiadał mi kiedyś historię sprzed wielu, wielu, wielu lat, więc jakby mogę, mogę ją, tak powiem, upublicznić, bo było to chyba z dobre 20 lat temu. Zadzwonił do niego prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, mówiąc: Panie doktorze, prosiłbym pana o asystę, ponieważ mamy tutaj problem z jednym z sędziów Wydziału Karnego, który wyniósł akta z sądu. Prawdopodobnie on nie przychodzi do pracy, nie przychodzi do sądu, nie odbiera telefonów a akta zniknęły wedle wszystkich znaków na ziemi i niebie. Tak to on był z wyniesienia. No i mój przyjaciel mi opowiadał, że pojechali pod dom pana sędziego. Prezes osobiście, prezes sądu zadzwonił do furtki. Pojawił się pan sędzia w piżamie. Mówi, co ty chcesz ode mnie? Na to prezes mówi, Kaziu, ja ciebie bardzo proszę, oddaj akta. Nie! Nie oddam. No, obecność psychiatry była potrzebna, żeby ocenić, czy ów yy, sędzia jest yy, no, przy pełnych władz umysłowych. Yy. No i znowu, tak? Mówi, każdy, ja cię bardzo proszę, oddaj te akt. Nie, ja tych akt nie oddam. Każdy, gdzie ty te akta schowałeś? Nie powiem. Ale schowałeś się w domu czy gdzieś poza domem? Powiedz, powiedz proszę. Ja je zakopałem, bo w nich jest zło. Faktycznie sprawa dotyczyła jakiegoś tam brutalnego morderstwa. Sędziemu odbiła przysłowiowa palma. Okazało się później, że akta zakopał w ogródku, twierdząc, że święta ziemia je przykryje i w ten sposób e, ta zbrodnia zostanie e, jakby ochroniona. To, znaczy to zło, które w, jest w tej zbrodni, zostanie e, nie och, może nie tyle co ochronione, ile powstrzymano. Tak, on powiedział, że, że zło on powstrzyma, bo zakopie w świętej ziemi, którą ziemię podobno miał poświęcić. No odbiła sędziemu palma. Tak? E, Albo jak kto woli, po prostu sędzia zwariował. Jaki był finą? No tak, że te akta oczywiście odzyskano. Później pewnie sędzia przeszedł w stan spoczynku dalszej historii. Już nie znam, ale to taka zabawna dygresja, anegdota o tym, jak sędzia akta zakupił. No, w przypadku pana Ziarkiewicza, no to mamy do czynienia z sytuacją absolutnego nieszaleństwa, bo pan Jerzy Ziarkiewicz, człowiek zaufany Zioby, doskonale wiedział, co robi, wykonywał, Polecenia swojego przełożonego, polecenia no, bardziej natury politycznej niż natury formalno-prawnej. Nie wolno wynosić akt z prokuratury, to jest jakby pierwsza sprawa, nawet prokuratorowi. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, no to ona musi mieć swoje bardzo poważne uzasadnienie, że te akta zostały wyniesione. Proszę Państwa, ale to jest tylko przykład jednego prokuratora, Jerzego Ziarkiewicza. I ja, z jakby doświadczenie życiowe i zawodowe mi podpowiada, że takie sytuacje mogą mieć miejsce nie tylko jeżeli chodzi o akta spraw karnych, to mogą mieć jeszcze ten, jakby zakres może być o wiele szerszy może dotyczyć wielu dowodów, które niekoniecznie są niszczone. Dotyczy to funkcjonariuszy CBA. Którzy wiedząc o tym, co się święci i że jest to kwestia tygodni, już nie miesięcy, tygodni, jak pod przysłowiowy, oczywiście metaforyczny nóż pójdą, wynosili z delegatur dokumenty, dowody, nie tylko na przestępstwa własne, ale na przestępstwa swoich kolegów, by mieć jakąś kartę przetargową w momencie, gdy zostaną zatrzymani, czy będą, czy będą na przykład przysłuchiwani już w charakterze podejrzanych, by móc starać się na przykład o e, instytucję świadka koronnego. Mogą powiedzieć wtedy prokuratorowi, że okej, okay, ale ja mam dowody na to, że Pipsiński z Iksińskim i Grekowskim zrobili to, to, to i to. Mogę te dowody przedstawić, mogę je ujawnić pod warunkiem, że otrzymam status świadka koronnego. Mam jeszcze wiele innych dowodów przeciwko Ziobrze, przeciwko Wąsikowi, Kamińskiemu, e, przeciwko Kaczyńskiemu, e, przeciwko innym ludziom. Którzy kazali mi popełniać przestępstwa, a ja przerażony je popełniałem. Prawda? No to gdzieś te dowody znaleźć się muszą. Gdzie? W No właśnie, w garażu. To jest bardzo dobre miejsce. Jak Państwo sami widzicie, tutaj puszczam oko do służb, które się w tej chwili odnawiają, choć jeszcze daleko im do odnowy. Aby funkcjonariusze, którzy wracają do służby, czy też mają docić do służby, szanowni Panowie i Panie, funkcjonariusze Spec Służb, skupcie się na garażach. Bardzo prosta konstrukcja. No, mamy tutaj jakiegoś figuranta, tak załóżcie technikę operacyjną, w szczególności pod względem właśnie garażu. I to nie jest tak, że garaż jest w pobliżu miejsca zamieszkania. O nie. Garaże wtedy wynajmuje się wiele, wiele kilometrów dalej, bywa, że w innym mieście, po to, aby zmylić tropy. No, ale kiedyś, w końcu, do tego garażu taka osoba pojedzie. No, tak, czasochodny siedzieć i czekać, aż, aż sprawca uda się do tego garażu, ale, no cóż, jesteście kreatywni, nie będę Was przecież roboty uczyć. Wiecie, co macie zrobić i jak zrobić. I tu proszę Państwa. A robi się bardzo ciekawie, bo przykład Jerzego Dziarkiewicza to nie jest przykład jednostkowy, to Państwa zapewniam Te dowody w postaci dokumentów, dosyć istotnych, zapewne znajdują się właśnie w takich przysłowiowych garażach. I tam należałoby ich szukać. Jerzy Dziarkiewicz, no jego dni są w prokuraturze policzone, ale myślę, że to jest raczej pragmatyk, który w momencie, kiedy uzna, że to jest koniec PiSu i że jeszcze może nastąpić delegalizacja PiSu, a jego szef, czyli Ziobro, nawet chory, może trafić do więzienia. A propos Ziobry, choroby, ja czytam tutaj różne rewelacje o, o tym, że był widziany niby we Włoszech, czy też był w Irlandii, w Dublinie, zabierał swoje dzieci ze szkoły, czy, a potem poleciał do Rzymu. Proszę Państwa, ja mam taką informację od osoby, która kiedyś była w pisowskim obozie. Jest to pewien polityk dość wysoko postawiony, który powiedział, że Ziobro faktycznie jest chory, tak, że jest chory dosyć poważnie. I tutaj ja bym na razie zaczekał z dywagacjami. No. To, że jest chory, to nie oznacza i poważnie, że nie może się poruszać. Natomiast ja bym poczekał jeszcze chwilę, zanim zaczniemy dywagować na temat tego, gdzie jest ziobro, co robi, czy siedzi we Włoszech, czy gdziekolwiek. No, Bo jakby brak jest jakichkolwiek dowodów materialnych, które potwierdzałyby ten możliwy fakt, a na to też brak kropek. Bo nawet jeżeli nie mamy dowodów materialnych, a tu Państwu przypominam, jakby tym się zajmuję, że łączę kropki, nie mamy dowodów materialnych, ale mamy szereg kropek. Tak jak mieliśmy kropki dotyczące pobytu w więzieniu Wąsika i Kamińskiego, były różne głosy, co się w tym więzieniu działo, ale jakby materiały, które zobaczyliście, po kolei cała całą historiografia tego zdarzenia wskazuje na to, że plus jeszcze to, co powiedział były dyrektor służby więziennej, żadnej głodówki nie mogło być. Wszystko wskazuje na to, że była to ukartowana szopka. Kto brał w niej udział i w jakim zakresie, to zapewne zostanie wyjaśnione. Wracając do przedmiotu sprawy, Jerzy Ziarkiewicz jest idealnym kandydatem. Na świadka koronnego. No, Państwa, no moją niechęć do pisowskich przestępców, no Państwo znacie. Ja nigdy tego nie ukrywałem, nie ukrywam i ukrywać nie będę. I nie jest to kwestia ideologiczna, proszę Państwa. To też jakby podkreślam, ponieważ ja nie jestem żadnym lewakiem, nie jestem żadnym nacjonalistą. Ja jestem Polakiem, patriotą i w zasadzie kwestie ideologiczne są dla mnie sprawą skądinąd wtórną. Dla mnie najważniejsze jest dobro Polski i Polaków, tego, żeby wszystkim żyło się w naszym kraju dobrze. Przynajmniej, żeby można było zmaksymalizować ten komfort życia dla wszystkich. A to jest naprawdę bez znaczenia, kto jaką wyznaje ideologię. Też apelowałem onegdaj do posłów, do polityków, aby ich prywatny światopogląd nie miał wpływu na decyzje, które oni podejmują w Sejmie. Ponieważ światopogląd, przekonania, może polityczne, takie życiowe, są bardzo osobistą intymną sprawą każdego człowieka. A jeżeli ktoś reprezentuje wielu ludzi o wielu poglądach, no to powinien te poglądy, może gdzieś wypośrodkować, czyli nie być takim ekstremistą, takim subiektywnym, subiektywnym, widzem tego, co się wokół nas dzieje. No niestety, chce w sensie się być politykiem, to trzeba patrzeć na interesy w szerszym kontekście, tak zwane, jak mówią Anglicy, big picture, tak? Czyli ten szerszy, większy obraz, gdybyśmy zobaczyli wszystkich. No dobrze, to nie będę tutaj, jak to się mówi, filozofać, filo, 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 filozofować, filozować. No dobrze. Kochani moi, szukajmy po garażu. W tych garażach znajdziemy wiele. Pisowcy, tak jak Ziarkiewicz, na pewno użyli, bądź w tej chwili używają garaży do ukrycia dokumentów, które później mogą być dla nich pewną kartą przetargową. Co do tego nie, nie mam najmniejszej wątpliwości. I tutaj też, właśnie na koniec, uczulam służby. A teraz mieliśmy porozmawiać o szaleństwie Kaczyńskiego. No facet chyba faktycznie jest obłąkany, zresztą zobaczcie Państwo sami. Nie ma dzisiaj panów, których uważacie za posłów na obradach Sejmu. Dlaczego? Sądzę, że dlatego, że są po prostu w bardzo złym stanie zdrowia na skutek. Przestępstwa które zostały wobec ich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu. Ale ma Pan jakieś informacje na temat ich stanu zdrowia? No mam, bo rozmawiałem. jak oni się czują? Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja e, w Unii Europejskiej, my się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze Jestem przekonany, że to decyzja osobista Tuska i on osobiście powinien za to, że pan. Można by powiedzieć, niezłe jaja, co? Stosowali wobec nich tortury. Wczoraj, proszę państwa, tutaj też posilę się cytatem: Wojciech Mucha to taki propagandysta, media worker dosyć oślizgła postać, jak zresztą większość z nich. Napisał na Twitterze e, coś takiego. Mariusz Kamiński opowiada teraz w Republika TV, że wczoraj już po tym, jak pojawiła się informacja o ułaskawieniu, to na koniec. Przepraszam. To na koniec spętano go pasami i na siłę karmiono aurę do gardła. Choć podstawa ku temu była żadna. Wcześniej usiłowano pomimo krzywej przegrody nosowej wsadzać ją skrępowanemu Prze, przez nos. Taki obraz uśmiechniętej Polski. Zniszczyć, zastraszyć, no ale nie uda się. No, proszę Państwa, widzieliście na własne oczy, nie tylko w moim wczorajszym materiale, ale i w innych materiałach w mediach, jak Kamiński, już tam pomijam wąsika, jak Kamiński wychodzi z tego więzienia. I nic mu nie jest. Tak. Jest absolutnie w świetnej kondycji wita, się trzęsie tymi rękoma karczewskiego i złodzieja czarneckiego. A teraz opowiada, że go torturowali, też że chwilę przed wyjściem. No bo zobaczcie, o której godzinie on wychodzi. Czyli musiało to być nie dalej niż dwie, może trzy godziny wcześniej, że mu rurę do gardła wpychali. No, proszę Państwa, ja rozumiem, że dzieci konfabulują. Fantazjują, opowiadają różne niestworzone historie, wszystko im się miesza w głowie. I opowiadają o ufolutkach i, i tak dalej. Ale żeby dorośli ludzie, z skoninąd wykształceni, opowiadali takie, przepraszam, pierdowy, no to tylko człowiek się śmiać może. Ale zobaczcie, jak Kaczyński, żyjący zupełnie w jakiejś odwrotnej rzeczywistości do naszej, on to przyjmuje za prawdę objawioną. Czyli on wierzy w to, że Kamiński z Wojsikiem, no szczególnie Kamiński, byli torturowani. No, e, e, I nie przyszli dlatego do Sejmu. No dzisiaj Wojsik publikował zdjęcia z pod Sejmu, gdzie siedział e, razem prawdopodobnie z Kamińskim w samochodzie. No oni nie weszli do Sejmu, bo zabrakło odwagi. Wiedzieli o tym, że jeżeli tylko spróbują wejść, to zostaną natychmiast zatrzymani, przewiezieni na dołek. Więc sobie odpuścili. No ale słuchajcie, po prostu kupa śmiechu z naciskiem na kupa. Obłąkany starzec opowiada o torturach. To są poważne zarzuty poważne kłamstwa. W zasadzie to jest, patrząc czysto formalnie, to jest pomówienie organu państwowego i w zasadzie wobec Kamińskiego można byłoby już wszcząć postępowanie przygotowawcze, że on zarzucił służbie więziennej coś, czego nie miało miejsca. No, o tym, że torturuje się więźniów, to Państwo na pewno czytaliście za czasów PiSu. Tak było, że więźniowie byli bodajże w Barczewie w zakładzie karnym, o ile dobrze pamiętam nazwę miejscowości, byli torturowani faktycznie. Torturowany był faktycznie Sławomir Nowak, Tomasz Schweiger. Szczególnie Tomek Schweiger, wobec niego stosowano zupełnie bezpodstawne środki bezpośredniego przymusu, traktowano go jak worek z kartoflami. To są fakty. No cóż, Kaczyński stosował pośrednio takie narzędzia wobec ludzi, którzy go krytykowali, więc może uznał, że musi to być prawda, skoro za jego czasów ludzi w więzieniach torturowano. Prawda? Więc każdy, to jest to, o czym kiedyś mówiłem, że każdy postrzega świat wedle własnej optyki jego widzenia. I tu mamy, można powiedzieć, namacalny przykład tego, w jaki sposób człowiek postrzega rzeczywistość. Pani Państwo, rozględziłem się, to prawda, ale musieliśmy wszystko omówić. Oczywiście widzimy się. W dniu jutrzejszym o godzinie 14.00. Ja pamiętam o tym, o tej 20.00. Jeżeli będzie sytuacja, jak to mawiają pisowcy, ekstraordynaryjna, czyli wyjątkowa, wówczas też i o 20.00 to jest taki czas, kiedy będę zamieszczać materiały wymagające pilnej interwencji, abyśmy parę spraw umówili. Tymczasem się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro, 14.00. I omówimy zapewne to, co się dzisiaj dzieje, wy, zadzieje w Sejmie, bo kto wie, może jeszcze dzisiaj coś będzie.